Bibliotekę Fenner, bo kończy ta Barbie Weigla. Polskie Radio 24, zbliża się 20. Bo 20. Informacje dnia. Zbliża się. Z częścią środowisk osób niepełnosprawnych. Nie przystąpiły do niego osoby protestujące w Sejmie. Polska i Etiopia stawiają na zacieśnienie wzajemnych relacji gospodarczych. W Warszawie spotkali się prezydenci obu krajów. Minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa rozmawiała w Brukseli o pomocy dla Syrii. Paweł Zieliński. Zapraszam. Rząd podpisał porozumienie z częścią środowisk osób niepełnosprawnych. Dokument został zaakceptowany po spotkaniu Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych. Porozumienia, które zakłada m.in. podwyższenie do ponad 1000 zł renty socjalnej, nie przystąpiły osoby protestujące w Sejmie. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska apelowała o zakończenie protestu. Mogę jeszcze raz prosić mamy protestujące ze swoimi niepełnosprawnymi dziećmi, często już dorosłymi, o zakończenie tego protestu i pokazania, że wykazujemy maksimum dobrej woli, że negocjacje w świetle kamer, na korytarzach sejmowych, to nie powinna być ta droga do budowania takiej spójnej polityki wobec osób niepełnosprawnych. Mimo apelu Elżbiety Rafalskiej, opiekunowie niepełnosprawnych nie kończą protestu w Sejmie. Zapowiadają, że nie wyjdą, dopóki nie zostanie zrealizowany ich postulat dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Porozumienie podpisane w Centrum Dialog skrytykowała uczestniczka protestu Aneta Rzepka. To porozumienie nie zostało zawarte z nami, protestującymi tu w Sejmie. Nie było żadnych naszych przedstawicieli. Tak naprawdę były tam osoby zupełnie nam nieznane, jakieś organizacje, stowarzyszenia, więc wygląda na to, że rząd podpisał porozumienie sam ze sobą. My oczywiście na to się nie zgadzamy, ponieważ nie został zrealizowany nasz podstawowy postulat, czyli wprowadzenie dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Porozumienie zakłada zrównanie renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, wprowadzenie w życie ogłoszonego wczoraj rządowego programu Dostępność Plus oraz skoordynowaną opiekę dla niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi. Dwaj zatrzymani w sprawie zwrotu Skaryszewskiej 11 usłyszeli zarzuty. Jeden z nich to współwłaściciel zreprywatyzowanej kamienicy. Prokuratura szacuje, że Skarb Państwa na przestępczym procederze stracił prawie 750 tysięcy złotych. Rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga Marcin Saduś poinformował, że nad zatrzymanymi od dzisiaj ciążą poważne zarzuty. Popełnienia przestępstwa oszustwa. Chodzi tu o kwotę ponad 740 tysięcy złotych. Sprawą Skaryszewskiej 11 na początku roku zajmowała się komisja weryfikacyjna. Jej wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta przypominał w Polskim Radiu 24, dlaczego decyzja zwrotowa kamienicy została cofnięta. Dla 6 osób przedwojennych właścicieli ustanowiono kurator, mimo że osoby dzisiaj miałyby znacznie powyżej 100 lat. Działo się to przy bierności urzędników miejskich. Jedna z nich, Justyna Wójcik, zeznała przed komisją, że zdawała sobie sprawę z nieprawidłowości przy reprywatyzacji Skaryszewskiej 11. Tak wzbudziło to moje wątpliwości, było to weryfikowane. O szczegóły tej i innych spraw, które składają się na obraz warszawskiej reprywatyzacji, komisja weryfikacyjna jutro chce zapytać prezydent stolicy. Hanna Gronkiewicz-Walce została ponownie wezwana do złożenia wyjaśnień. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Prezydenci Polski i Etiopii stawiają na zacieśnienie relacji gospodarczych między obu państwami. Andrzej Duda i Mulatu Teshome spotkali się w Warszawie. Szczególnym obszarem rozwoju kontaktów handlowych może być rolnictwo i energetyka, gdzie już teraz polskie firmy są obecne na etiopskim rynku. Etiopia to ponad 100 milionów mieszkańców, a do tego szybko rozwijająca się gospodarka, mówił prezydent Andrzej Duda. Jest to bardzo interesująca perspektywa, którą rekomenduję do tego, aby tam myśleć o rozwoju gospodarczym, myśleć o lokowaniu swojej działalności biznesowej. Jedną z rozwiniętych już gałęzi polsko-etiopskiej współpracy gospodarczej jest rolnictwo. W tym afrykańskim kraju swoją montownię ciągników ma Ursus, a jutro szansa przed kolejnym sektorem. Prezydent Etiopii odwiedzi zakłady azotowe w Puławach. Mam nadzieję, że to będzie takie obok współpracy w zakresie maszyn rolniczych kolejne pole, na którym będzie się rysowała perspektywa współpracy biznesowej. Oprócz rolnictwa otwarte na polskich inwestorów są branże tekstylna, odzieżowa, farmaceutyczne i przetwórstwa spożywczego, zapewniał prezydent Mulatu Teshome. To, czego potrzebujecie, to jedynie wziąć swoją maszynerię, kapitał i kompetencje. Resztę zapewni nasz rząd. Polska i Etiopia podpisały również list intencyjny o intensyfikacji współpracy w zakresie szkolnictwa.
Szkolnictwa Wyższego. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polska minister do spraw pomocy humanitarnej rozmawiała w Brukseli o pomocy humanitarnej dla Syrii i krajów sąsiadujących. Beata Kempa spotkała się z komisarzem odpowiedzialnym za tę pomoc, Christosem Stylianidesem. Jednym z tematów rozmowy była sytuacja młodych ludzi z obozów dla uchodźców. Chodzi o to, by, jak mówiła minister, nie było to pokolenie stracone. Bezwzględnie postawimy na edukację. Obok oczywiście pomocy humanitarnej na kwestię edukacji zawodowej, tak żeby ci ludzie mogli, powróciwszy do ewentualnie Syrii, czy też funkcjonując wśród ludności Jordanii czy Libanu, świadczyć pracę i też w ten sposób przywrócimy im poczucie godności. O tym musisz wiedzieć, że aborcja jest na niebo pełne będzie chmur, miejscami będzie padał deszcz. Chłodno, temperatura od 7 stopni na północy do 11 na północy. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, na wschodzie i nad morzem porywisty. Dobra kontrola naszego kraju przekłada się na poprawę wskaźników społecznych, takich jak spadek bezrobocia, wzrost wynagrodzeń, większa liczba inwestycji. Uważam, i kłaniam się. To szokle na godzinę wyżarów w Polskim Radiu 24. Na zegarach 6 minut po godzinie 20. W studiu jest już Józef Orzeł i jego gość. Efekty strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To jest około 40% wdrożenia strategii i projektów zarówno strategicznych, jak i projektów flagowych. A muszę też zauważyć, że w strategii założono ponad 170 projektów strategicznych, 70 flagowych i 700 działań. Strategia zakłada wsparcie rozwoju firm, ich ekspansji zagranicznej, wzrost liczby inwestycji oraz polepszenie współpracy nauki i biznesu. Jednym z rezultatów planu jest wzrost produktu krajowego brutto. Natomiast 30 kwietnia wchodzi w życie kolejne z założeń konstytucja biznesu. Upraszcza ona warunki prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Chyba najważniejsza, mamy dalej idąca. W gazecie polskiej codziennie. Piotr Lisiewicz. Możliwości osiąganego przychodu. Dalej 6 miesięcy zwolniony ze składki na ubezpieczenie społeczne. Zauważalnie rośnie liczba inwestycji polskich przedsiębiorstw, mówi prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Grudziński. To była najmocniejsza ocena, ale na ile przeszkadza, na ile pomaga, na ile sama ustawa była ważna, a on ją zepsuł. Jest inne pytanie, którego nie przedstawia, o tym mnie o to nie tyle zapytać, a zaproponować, żeby tam porozmawiać. O kompetencje pana prezydenta, to może po prostu jest tak, że albo ma za mało i wtedy jego weto, to okazałoby się decyzją całego obozu rządzącego, to nie przede wszystkim układ prezydencki, albo są za duże tego, jak funkcjonuje i by nie mógł tych tam drogi przeszkód, których obozu rządzącego stawiać to, co stoi za twoim sposobem myślenia. Rzecz prosta i tutaj warto sięgnąć do historii, zresztą wydarzenia z tego tygodnia, tygodnia poprzedniego potwierdzają nam, że nie jesteśmy od niej daleko. Otóż w tym momencie powstawania III Rzeczpospolitej, kiedy to system PRL-owski był przystosowany do transformacji. To się wtedy odbywało przez wszystkie możliwe przypadki. I jeden z tych pomysłów było przywrócenie urzędu prezydenta, senatu zresztą też, przy okazji negocjacji okrągłego stołu lub bardziej na udalności. Te pomysły przypisywano zresztą Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, przypomnijmy, szefowi komisji piszącej tą konstytucję, a potem jako prezydent go zatwierdzają, to tak przepychający kolanem i wybrawszy wyłącznie jeden cel doktoralnej pracy, lecą zresztą wszystkich
została odrzucona tym projektem Solidarności, tak to był swój, więc ewidentny postkomunizm przez lata zasiadający nawet na ministerialnych stołkach PZP, młody to konstytucję napiszą, nie patrząc dlaczego ludzie przeciwko tej władzy się buntowali. I tam poprawił, zrobiono dwie poprawki w stosunku do tego systemu PRL-owskiego. Tam Trybunał Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, to były drobne przepisy. Kluczowe było właśnie powołanie Urzędu Prezydenta. I było wiadomo, że tym pierwszym prezydentem będzie nie kto inny, tylko Wojciech Jaruzelski. I on jest ostatnim, pierwszym i ostatnim prezydentem w tej słuchkowej kadencji PRL-u i pierwszym prezydentem III RP, bo w tym czasie mieliśmy przejście. Ba, jego kadencja, przypomnijmy, miała skończyć się w 1995 roku. Tak jak inną mielibyśmy Polskę, gdyby to trwało. Ale ponieważ komuniści się wyczerpali, że tą władzę w wyniku demokratycznych w pełni wyborczej nie z tych 89, ale z 91 tracą, by to postanowiono zabezpieczyć stabilność systemu. Czyli nawet jeżeli naród sobie coś tam wybierze, to w razie czego my w tych kluczowych elementach będziemy mogli wolę narodu powściągnąć. I temu służyli wówczas właśnie weto, zdolność skargi konstytucyjnej prezydenta, Oczywiście, wtedy to projektowano pod Związek Sowiecki, tylko w międzyczasie go przestało być. I tak zostaliśmy. Prezydent jest wybierany, ta elekcja powszechna, ten wybór powszechny wśród Polaków budzi duże emocje. Do Polacy widzą jako osobowość, nastawienie, rodzinę, przeszłość. Wtedy wybory są bardzo trudne. Prezydent to jest głowa państwa, tak? Czyli mamy tutaj tą opowieść o tym, głowy państwa, królowie byli. Najsilniej to widać w systemie alternatywnym, w systemie prezydenckim, który powstawał też na wzór spraw uchodźczych, przecież powstawał w tym momencie, gdy okazywał urzędzi prezydenckim w Stanach Zjednoczonych, tak. Gdy wszędzie indziej w Europie byli królowie, czasami też samodzielscy, jak Rosja, czy państwo to ja we Francji. I co się okazuje, że wtedy ta wola prezydenta Donalda Trumpa, czy wyrażona na Twitterze, czy jest wtedy, czy w obszernych referatach, to wszystko wtedy zostaje wplecione w administrację państwową. Czasem tam słyszymy jakieś zgrzyty, no ale to jednak są wszyscy ludzie prezydenta. I wtedy, wtedy Amerykanie wybierają sobie wyraźnie, kogo chcą, żeby miał ten przycisk atomowy, kogo chcą, żeby wysyłał ich wojska, żeby zrobił coś dla nich i kogo mogą rozliczyć. Nie rozliczają jakiegoś tam arabskiego, tylko rozliczają tego, jak kto stał na czele. Tylko u nas jest problem, bo premier nie wybiera się bezpośrednich wyborach. A u Amerykanów, przypomnijmy, szefem rządu, czyli jednoosobowym rządem, który ma pomóc pułku, jest właśnie prezydent Stanów Zjednoczonych. To byśmy do tego powiedzieli. Ogólnie z dostępem cywilizacji śmierci, co widzimy, że właśnie w krajach zachodnich ma ostatnio bardzo duży postęp, ten brak szacunku dla życia poczętego, dla życia, które nie jest życiem w pełni w naszym rozumieniu, dla życia chorego, dla osób chorych, ciężko czy skrajnie chorych. I właściwie ten trend niestety się pogłębia. Mówi doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. O możliwość kontynuowania terapii już nie w Liverpoolu, a w Rzymie zabiegał ojciec święty Franciszek. Jeszcze nie wiedzieliśmy tego, że w Rzymie ponawiam mój apel o to, aby wyskrywać cierpienia jego rodziców.
by zapewniono im możliwość podjęcia nowych prób leczenia. Dzięki temu ojciec Alfiego osobiście szukał pomocy w ocaleniu syna u ojca świętego Franciszka. Naród polityczny, czyli ci, którzy głosują, wybierają sobie jakąś władzę, to mają prawo to zrobić. I zwróć uwagę, proszę, że to nie tylko w tych wyborach Andrzeja Dudy, ale wszędzie w poprzednich właśnie taki zacinający się element był zauważony. Polacy, wbrew sądowom, wbrew temu, co się pokazało, wcześniej w 2005 roku wybrali wielką kumulację, czyli to niemożność, ta sprzeczność między systemem głowy państwa, prezydenta, a rządem, postanowili wybrać i wybrać kumulację, dając władzę Prawo i Sprawiedliwości Lechowi i Lechowi. Trochę ten głos teraz też taki był, czyli Polacy widzą ten problem, chcieli, żeby było jeszcze raz tak samo, chcieli, żeby było jeszcze raz tak samo, żeby nie było tych, to co mieliśmy w czasie wczorajszych wizytach Donalda Tuska, umiejętnie oszczędna gospodarowa prawdą, ale Polakom bardzo wyraźnie się zapisało w głowach, jak to premier nic nie ma, że nie, coś lepszego, myślę, że wtedy, w 2008 roku, te awantury o to, że jakiś szef kabinetu kancelarii nie da prezydentowi samolotu, bo on sobie miał prywatną wycieczkę tam na negocjacje w Brukseli, to on sobie prywatnie może jechać. Również zapadło w pamięć jak zdanie Marka Belki, takie lekceważące, że on sobie może zatańczyć i zaśpiewać przed komisją. Czy takie lekceważenie narodu, głowy państwa jest źle w Polsce przyjmowane? I w tym momencie to pokazywało zacinanie się tego systemu, koabitacja u nas nigdy nic dobrego nie przyniosła. I to było też coś, co Polacy dostrzegli, że mają silnego samca Alfa, jakim był Donald Tusk. Kwota ma stanowić ostatecznie, niezależnie od tego, jak zastanawiamy się nad tym, jak wyglądała ta noc, w której szliśmy spać i prezydentem był wybrany Jarosław Kaczyński, obudziliśmy się w Bronisław Komorowski, no to gro tego narodu jednak uznało, że lepiej oddać już całą ręce władzy w ręce Donalda Tuska i że tak samo Donald Tusk określił, prezydent będzie tylko strażnikiem Rondola. I zwróćmy uwagę, no teraz tą wotą kolejną, to chyba Andrzej Duda ma tyle samo wot, ile Bronisław Komorowski przez całe 5 lat. A to jest tylko pniumatowska kwestia. Może nie na Rondola. Że Rondol cały czas jest w tym pałacu. Jest to tak na drugim kamerowskim wyniósł, nie? Nie, to nie tam wisi na działu, nie jest obecny. Ale cóż z tego? Myślę sobie, że ta refleksja powinna być starsza, że tak naprawdę problemem jest to, że skoro my wybieraliśmy w 2005 roku zmianę systemu politycznego, w 2010 wybraliśmy podtrzymanie rządu Donalda Tuska, w 2015 zmianę. I teraz widzimy po raz kolejny, że ten rząd nie doprowadza do takich zmian, jakie byśmy chcieli. Że jesteśmy zmęczeni, że rządy nie idą tak daleko. No to co wówczas? Zaczynamy narzekać i odwołują się ludzie do wyłącznie jednej realnej postaci kreatora życia publicznego. Do który w tym systemie nie jest wpisany, ale on nadrabia właśnie te zaległości, te problemy i że te synapsy wzajemne komunikacji się nie łączą. Trochę dużo ma jednego człowieka, ale to jeszcze bardziej widać w wyborach samorządowych, gdzie dokonujemy wyboru trzech różnych płaszczach, trzech różnych form władzy. Pytałem kiedyś moich studentów, z którymi prowadziłem zajęcia z systemów politycznych i nikt nie w stanie wskazać, nawet specjalności samorządowej, jakie są kompetencje gminy, jakie powiatu, a jakie województwo. Czy wybór 100 rodzajów keczapów w supermarkecie jest żadnym wyborem, nikt nie jest w stanie przeanalizować ich składu i różnicy, tylko posługuje mi się logo. Tak samo wyglądają w tej chwili wybory samorządowe i trochę te wybory parlamentarne. Poprzez mieliśmy taki moment. Zaznaczono, że proces ten ma być szybki, efektywny i nieobciążony kosztami pozwalającego, to znaczy odbywać się na koszt naszego kraju.
rozumiemy problem, jednak w tym, że pani Polska jest sprawcą holokaustu, a nie jeszcze nie przekazał i to nie Warszawa powinna być adresatem tego typu roszczeń, aby kompetencje powiększające zakres władzy prezydenta Andrzeja Dudy. I Jarosław Kaczyński, który kiedyś z Lechem Kaczyńskim byli zwolennikami stanu prezydenckiego, ale to było bardzo miękkie, bo też nigdy nie było specjalnej możliwości, żeby takiej zmiany konstytucyjnej dokonać, powiedział teraz wyraźnie, że raczej już nie odtuli ze prezydenckim systemem. Jeśli tak, to logika konieczności podejmowania twardych mocnych decyzji, a taka logika jest widoczna w tej chwili, jeżeli coś można powiedzieć, że obozie rządzącym to przed tej chwili zbyt miękko prowadzi swoją politykę, to można na rozważenie zachodu tego wrócić, to w takim razie są przedmiotami. Rozumiem, że Jarosław Kaczyński wolałby silny system kancelarii. To poza tym, że jeszcze nie widzimy się nowego kanclerza, to pytanie, czy to oznacza według ciebie dość ostry konflikt między Andrzejem Dudą a Jarosławem Kaczyńskim, albo inaczej między kancelarią prezydenta, pałacem prezydenckim, a obozem rządowym. Problem realny zmiany konstytucji jest. I nawet jeśli nie potrafimy tego przepisać na konkretne rozwiązania, w którą stronę pójść, to w wielu punktach należałoby to zmienić. Radio Koncita. Był związany z tym, co się potem w polskiej polityce. Jesteśmy w trakcie festiwali, proszę Państwa. Że w dzisiejszym układzie politycznym ta zmiana jest niemożliwa i o tym mówi wyraźnie Jarosław Kaczyński, który być może jest jednym... Festiwali, jesteśmy w trakcie festiwali, proszę Państwa. Warto. I zarządzać tym. Warto być, warto naprawdę, warto. W tych trudnych warunkach, ale lepszych nie będzie. Czy w ogóle zmarnowaliśmy szansę, ale trochę to nie myśmy podejmowali tą decyzję, tylko właśnie owe oświecone elity, które miały nam przeprowadzić przez tą transformację ustrojową, żeby uczyć ludzi demokracji, żeby uczyć ludzi polityki. Mówiło się, że polityka jest brudna, zła, nie warto się nią zajmować i że najwyżej sprowadza się do szukania korzyści. No, że tam drogę do tej wsi, gdzie jakiś tam człowiek był ministrem, się doprowadzi i to jest coś realnego, co z tego powstanie. Ktoś się dorobi, ale nie jest to dobro wspólne. Ten mechanizm, tą sferę edukacyjną trzeba bardzo uważnie zrobić. Właśnie staramy się tutaj mówić o polityce tak, żeby ludzi zainteresować, ponieważ mówi się, że polityką żyje jakieś 2 miliony Polaków, a reszta myśli o grillu. To pewnie nie jest prawda, ale jest tak, że od 1989 roku nikt ludzi tej polityki nie chciał uczyć, nie chciał jej przybliżać, nie chciał pokazywać, jak jest ona ważna. Ale w demokracji wyborca nie musi się z tego doktoryzować czy habilitować. Wyborca musi konkretnie wybrać i zobaczyć, ten człowiek reprezentuje interes wspólnoty mojej większej rodziny, któremu na imię Polska, a ten drugi człowiek reprezentuje jakieś obce interesy. I to jest wybór, którego trzeba dokonać, tylko trzeba, żeby potem, jak się tego wyboru dokona, ci ludzie mogli te interesy przekładać na konkretne działania dość sprawnie. I teraz wracając do twojego pytania o tym zacinającym się, czy o tym napięciu, myślę sobie, że przede wszystkim trzeba tutaj zyskać Polaków do tego. I szkoda, że obóz pana prezydenta, który zgłosił 11 listopada ten projekt, oparł się wyłącznie na jakichś konsultacjach w województwach, które nie cieszą się specjalną popularnością. No, poza tym już ten system podziału na te województwa wygląda, jak wygląda, i nie strzec pod strzechy. I to zbyt mało te konsultacje, żeby w narodzie jakiś fermer się wywiązał. To jest zabawne, bo to znaczy, że pan prezydent słabo ten kraj nie widzi i zna. Dlatego, że jedyną metodą, żeby zrobić konsultację, które miałyby kogoś mocno zainteresować, to jest zaprosić osobiście do siebie. Pana prezydenta, żeby był cykl takich dużych spotkań, to z całą pewnością bardziej energiczni, bardziej aktywni, bardziej myślący i trochę wariatów by przyjechało. Jeżeli robimy spotkania w województwach, to z kim oni się spotkają? Z jakimś ministrem, pod ministrem, od którego nikt nie zna, od prezydenta, że na razie wiemy, że ma
ma być jakaś lista pytań, czyli to ma być referendum konsultacyjne, ale nie znamy treści tych pytań, czyli mówimy o tym, co wszyscy czujemy, że coś tutaj nie działa, ale nic się to nie zawiera w jakimkolwiek projekcie. Nie ma konkretu, o czym rozmawiać. Czyli tak naprawdę nie należy się specjalnie przejmować, bo nic z tego nie będzie. Ale to trochę mało, że tak, bardzo szkoda. Bo powinno coś być. Ja chcę o czymś powiedzieć jakby z innej w ogóle kieszeni, ale gdzieś te obie kieszonki się połączą. Mówię o kieszeniach dlatego, że to, co powinno interesować wyborcę, albo co go na pewno interesuje, to jest związek polityki z własną kieszenią, z przyszłością swojej rodziny, z czasami, z rzeczami bardzo bliskimi i najważniejszymi dla człowieka. Jeżeli ludzie zobaczą związek między polityką, a tym zobaczyli je przy 500+, nie wszyscy, rodzice, dzieci, to wtedy polityka nabiera życia. Wtedy ludzie się interesują i pójdą na konsultacje na pewno. Otóż napisał tekst w internecie taki bloger, którego nie znam, nazywa się Mały Paluszek, Little Finger, i powiedział rzeczy następujące. Tutaj oglądamy sobie scenę polityczną. Ona jest nic nieważna, nie bardzo, nieważna. To, co się mówi naprawdę, jeśli chodzi o to, co się dzieje w opozycji, to nie jest to, co mówią partie, albo nie jest to, co oni tam sobie mówią. Gdzieś za nimi jest umieszczone, jak on pięknie nazywa Wajchowy, to pojęcie jest z okrągłego stołu. Bardzo lubił to określenie, jak mu się tam wachnęły notowania, to mówił, o Wajchowy przedstawił nam czyli sytuację. Czyli mój układ, który mnie zaplecze polityczno-biznesowo-medialne, które mnie popierało, właśnie zdecydowało, że przestanie mnie popierać. To znaczy, kim on jest? Może nie marionetką, ale siedzi na końcu tego kija i początek siedzi w tym układzie biznesowo-medialno. Mówisz o okrągłym stole, no to wczoraj opowiadał na taśmach Gudzowaty już nieżyjący, że ci mniej zdolni szli do polityki, ci bardziej zdolni komuniści szli do biznesu i to się razem spotykali i jedni mówili drugim, co mają robić. Kto komu wiemy i kto za to płacił, też wiemy, bo polskie społeczeństwo zubożało 1/3. I ten Little Finger mówi coś takiego. Ten Wajchowy, ten układ, który stoi za politykami, mówi, co mają robić i mówić, uderzył w obóz rządzący w trzech ważnych kwestiach. W hasło równości, sprawiedliwości społecznej, wrażliwości społecznej. Wszystko było dobrze do momentu, w którym nie zobaczyliśmy tych ataków na premię, na jakieś tam nieduże przychody tej kadry rządzącej, co chyba Lisiewicz opisał w ten sposób. Głosujcie na tych, którzy ukradną wam wszystko, ponieważ PiS zarobił 1,5 miliona złotych. Tak? Czyli głosujcie na tych, którzy kompletnie nie dbali o interes Polski, czyli Platformę, wyprzedawali ją sojusznikom naszym, silniejszym sporo, a nie głosujcie na tych, którzy starają się bronić tej suwerenności, ale nie najlepiej im to idzie, czy trochę się wahają, czy nie są za mocni. Chcę powiedzieć coś takiego. Ty mówisz o zmianie prawa, które by ułatwiło rządzącym rządzić, prowadzić dobrą politykę. A ja do tego dodaję drugi wątek systemu, w którym rządzi naprawdę układ biznesowo-medialno-polityczny. Nie wiemy, tylko skutki widzimy. Pytanie, jak zmienić ten system polityczny i prawny, żeby rządzili ci, których widzimy. Im bardziej skomplikowany jest system, to potrzebne są te drugie pokoje, w których się ci ludzie spotykają i coś uzgadniają. Tym bardziej te paciorki jednego różańca musi być ich więcej, tym bardziej trzeba ugniatać swoje stanowiska, tak żeby zaspokoić interesy tych, którzy w tym siedzą, bo inaczej nie będzie porozumienia. Czyli mamy upraszczać system prawny, żeby ludzie go zrozumieli i żeby nie dało się rządzić z tylnych pokoi. Tak, oczywiście.
gmina jest czymś naturalnym i naturalnym było dawne stare województwo. Powiat jest niepotrzebnym wyborem, bo go nie rozumiemy. I wybierajmy naszych posłów, ale i wybierajmy też wartości. Ostatnie zdanie, bo widzę, że koniec. To wybieramy też wartości, takich jak życie ludzkie, i żeby nie było takiego instytucji jak sąd w Wielkiej Brytanii. Bo to jest... A co to tak mokro? Nie mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie super. A kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Precz. Reklamą precz.